Kielecczyzna. Ziemia owiana ogromną ilością legend, mitów, opowieści partyzanckich, ale przede wszystkim, podobnie jak Bieszczady, ziemia przesiąknięta krwią Polaków. Dzisiejszy odcinek będzie również szczególny, ponieważ widzimy się z prezesem Stowarzyszenia Pamięci Ponury Nurt, który o każdym kamieniu tego miejsca wie bardzo wiele. Dzisiejszy odcinek również będzie o broni, ale nie o tej, która ratuje życie i nie o tej, która służy do sportu i rekreacji, ale o tej, która była narzędziem sprawiedliwości w rękach sprawiedliwych. Safety Check Historia. Oto opowieść spod Witosławskiej Góry. Część pierwsza. Śmierć konfidentom. Znamienne miejsce, w którym jesteśmy teraz. Tak. To tutaj rozegrał się ostatni akt dramatu człowieka, który przez wszystkich do tej pory uważany był, do tej pory, to znaczy do 1943 roku, do początku w zasadzie 1944, za wspaniałego oficera, człowieka pełnego zaufania, a w gruncie rzeczy okazał się wytrawnym agentem Gestapo, człowieka, który miał na swoim sumieniu blisko 400 osób. To właśnie tutaj, u podnóża Witosławskiej Góry, rozegrał się ten dramat. Tu odbyło się jego przesłuchanie, w następstwie którego wydano wyrok śmierci, który został wykonany natychmiast. Ponury już wcześniej coś przeczuwał, wypędził go z lasu. Nie miał do niego zaufania. Kwestia wypędzenia z lasu nie dotyczyła żadnych podejrzeń. Odbyło się to dokładnie w sierpniu 1943 roku, kiedy oddział Robota prowadził akcję kolejową. Natomiast w obozie pozostało kilkunastu partyzantów, którymi dowodził Motor i podchorąży Stefanowski. I to oni dwaj podjęli taką decyzję, żeby rozpuścić oddział. Jak się o tym Ponury dowiedział, po prostu z całej tej złości wygonił Motora. Motor powrócił już jako jedyny łącznik z Komendą Główną, który posiadał samochód do swojej dyspozycji, legalnie zatrudniony w hucie Ludwików w Kielcach, papiery na własne nazwisko. No, a kierował tym wszystkim Józef Jerzy Kessler, no, jeden ze specjalistów, superagentów Gestapo, który w zasadzie nakłonił Motora, Jerzego Wojnowskiego, do współpracy z Gestapo. Dla Gestapo był to jeden z najlepszych typów agentów, miał niesamowite możliwości. Tak, co ciekawego, że Gestapo stosowało metodę pojedynczego agenta. Mogło być w oddziale partyzanckim trzech, czterech ludzi, którzy zbierali informacje i żaden o sobie nie wiedział, o drugim nie wiedział nic. I to była, myślę, że dobra metoda, ponieważ bardzo skuteczna. Jak widać, rozpracowanie Motora trwało bardzo długo, za długo. Ponury do końca mu wierzył i Ponury był człowiekiem najmniej podejrzewającym Motora. To już bardziej Nurt skłaniał się ku temu, żeby taką tezę wysunąć. No cóż, rozpracował go wywiad Armii Krajowej, ale przy współudziale Niemców. Mam tu na myśli Karola Landla, żandarma z Łopuszna, który współpracował z naszą konspiracją. Następnie w 1944 roku, w czasie akcji Burza, poszedł do partyzantki, no, ratując własne życie, ponieważ Niemcy by mu nie darowali. Który to Karol Landl, Austriak z pochodzenia, wspólnie z Gerulfem Majerem, odpowiedzialnym m.in. za pacyfikację Michniowa, był na wspólnym urlopie w Austrii, właśnie w rodzinnej posiadłości tego żandarma. I od niego dowiedział się, że mają wytrawnego agenta w zgrupowaniach Ponurego. I Majer, znaczy ten Land, chciał się dowiedzieć mniej więcej, o kogo chodzi. Wymieniał poszczególne pseudonimy tych dowódców i partyzantów. I gdy powiedział słowo Motor, tamten nie zaprzeczył. No było wiele podejrzeń, w końcu wywiad Armii Krajowej, a jednocześnie Komenda Główna i szefostwo KDW zadecydowało, że należy go rozstrzelać, ponieważ zbyt wiele nakładało się faktów. Tam, gdzie się pojawił Motor, zwykle była wsypa. I dopiero później to doszli do tego wniosku. No cóż,
Wyrok brzmiał rozstrzelać Motora za współpracę z Niemcami, z Niemcami bez przesłuchania. Ale Nurt chciał się więcej dowiedzieć, upewnić, a jednocześnie dowiedzieć się, kogo zasypał. Przesłuchanie miało miejsce w tym budynku. Tak. To się tu odbyło, tu była dawna gajówka. I chciał się dowiedzieć więcej i dowiedział się więcej. Z tym, że Motor, chroniąc się przed posądzeniem o Michniów, podał sierpień 1943 roku jako początek współpracy z Niemcami, a okazało się, że najprawdopodobniej było to już na przełomie lutego i marca 1943 roku. Ponieważ podczas mszy w kościele świętego Floriana w Warszawie zasypał m.in. Mariana Przysieckiego, bardzo poszukiwanego wówczas przez gestapo człowieka konspiracji, a jednocześnie aresztowano wiele osób, które były podejrzewane o współpracę z konspiracją Armii Krajowej. Kto był przy przesłuchaniu w tym miejscu? W czasie tego przesłuchania uczestniczyli, no tak, Nurt, Antoniewicz, adiutant, Chorąży, Short, Tomasz Waga, był kancelista Baca, chociaż niektórzy twierdzą, że nie, ale podejrzewam, że był, ponieważ musiał to wszystko notować. Stenogram był prowadzony z przesłuchania. I był jeszcze taka, była taka grupka partyzantów z oddziału Shorta, Halny, Bat Spytkowski i paru innych, którzy stanowili ochronę tutaj tego miejsca, żeby przypadkiem nie zwiał Motor. No cóż, przesłuchanie trwało około 3 godzin. Początkowo szło opornie, nie było podstaw posądzić tak dokładnie, udowodnić mu tego faktu. Dopiero podczas przeszukania jego osobistych przedmiotów wyszło na to, że jakaś karteczka wypadła z portfela. Motor związany, siedzący na krześle z rękami do tyłu, poruszył się, czyli coś ważnego. Sprawdzili, a tam uwaga, Borys, coś tam na tropie. A co tego też się wyprzesz? No i wtedy już głowę spuścił, a jak już podniósł, to już był nie ten sam człowiek. Upocony, blady, przyznał się. Przyznał się i wymienił m.in. robota w Wielkiej Wsi 14 października, Czarkę, świeża sprawa, bo to było 28 stycznia, a Czarka był aresztowany 3 stycznia w Białobrzegach na moście. Wiele, wiele takich przykładów, gdzie właśnie ci najbardziej znani i potrzebni stracili życie przez Szczepan, tego właśnie człowieka. Szczepan, ty nie znasz tej historii z kart, książek, ale z osobistych relacji tak, tych ludzi, którzy tutaj byli. Miałem to szczęście urodzić się nieco wcześniej. Ja jeszcze Chorążego Shorta dobrze pamiętam. Myśmy się znali, spotykali. Mam nawet fotografie wspólne. Człowiek spokojny, stateczny. Nikt, kto by nie znał, nie posądziłby go o to, że to był oficer tej miary. Że człowiek naprawdę o stalowych nerwach, zresztą przedwojenny, zawodowy, chorąży, który nawet w 1944 roku nie chciał przyjąć awansu na podporucznika czasu wojny, a był awansowany, nie chciał tego przyjąć i nie przyjął. Przekazał to innemu żołnierzowi. Natomiast, no cóż, kogo mogłem znać z tej grupy? No tylko jego i Halnego. Halny przez szereg lat prezes tego środowiska, przewodniczący w zasadzie. I więcej nie, bo ci ludzie już nie żyli, tak jak Leszek Antoniewicz zginął w 1963 roku pod kołami pociągu. No Nurt, wiadomo, wyjechał do Anglii. Alik Łępicki, który był łącznikiem Ponurego z Komendą Główną, też wyemigrował, także no nie było kogo się pytać, że tak powiem. Ale Short był. Ja mam nawet taką rozmowę nagraną z nim odnośnie wykonania tego wyroku. To tam takim głosem spokojnym opowiada o tym, no po prostu jeden z wielu faktów. To byli ludzie, którzy przeżywali nie takie sprawy. Tutaj z panem Shortem, wykonawcą wyroku śmierci na Motorze. Proszę, kilka słów właśnie z tej akcji. To było dnia 28 bodajże lutego 1944 roku. Mieliśmy umówiony kontakt, właśnie spotkanie z robotem w Milejowicach. Wieczorem Motor przyjechał saniami, bo to były, śnieg był. Myśmy już byli przygotowani na to. Wyrok był już na niego wydany. Nurt wiedział o tym, właśnie miał rozkaz z Komendy Głównej go wykończyć. Jak przyjechał, Nurt zawołał mnie i żeby sobie zabrać dwóch dobrych ludzi. Tych dwóch ludzi wyznaczyłem, to był Halny i Bat, którzy siedzieli sobie w kuchni. Kolacja była przygotowana. Motor przyjechał. No to
zawsze serdecznie, tego się z nim przywitali, tego kolację żeśmy zjedli, pogadali to, tamto. Później po kolacji nurt wstał, wyciągnął pistolet i do tego ręce do góry. Ten zaczął się tam wygłupiać. Co, wygłupiasz się? Mówi nurt, co, co tego, ten nie rób kawałów tego, ten. Ręce do góry. Mi poniósł ręce do góry, obrewidować go. Broni nie miał, związać mu ręce do tyłu. Związali mu ręce, short, sprawdź wszystkie kieszenie. Sprawdziłem wszystko, wyciągnąłem wszystkie papierki, wszystkie spargały, co on tam miał na stół. Miał wszystkie agresje nasze. Wszystkich placówek i wszystkich w Warszawie, wszystkich komendy głównej i w ogóle wszystkich. Co u nas było niedopuszczalne. Jeszcze był taki świstek napisany, w którym było napisane tak. Uważaj, są na tropie. Nurt go się pyta, co to jest. A mówi, to nic, to mój szwagier mnie chciał tam zastraszyć. No ale koniec końcem przyznał się do tych wszystkich wpadek, które były, które robota, czarki i tego, który wsypnął, do tych wszystkich, których posypał, a dlaczego ponurego nie sypnął. Ano, nurt mówi, chyba dlatego, że jakbyś ponurego sypnął, to byś później nie miał co robić, by cię sami wykończyli. Później położyli go na podłogę, dali mu tam kilka batów za czarkę, za robota, za tych wszystkich, którzy wpadli. Później mówi, short, bierz go i wykończ. Po śmierci Motora Niemcy byli zaniepokojeni, a jednocześnie, no cóż, ubył człowiek. Zresztą Motor pytany przed śmiercią, dlaczego tyle razy wożąc ponurego do Warszawy, dlaczego go nie zadenuncjował? Odpowiedział spokojnie, że gdyby ponurego zadenuncjował, byłby po prostu Niemcom niepotrzebny. I najprawdopodobniej Niemcy by go wykończyli. I co ciekawego, do dzisiejszych czasów przetrwało jedno, jedyne zdjęcie tego zdrajcy. Wspólne zdjęcie zresztą całego sztabu zgrupowań, gdzie z tego co wiem, porucznik Jurek, którego znałem, na siłę go przyciągnął do tej fotografii. Jurek, stań tu z nami, zrób sobie. Nie, nie, już jadę, już. Stawaj tu, chwilę potrwa, zrobisz to zdjęcie. I mamy jedno, jedyne zdjęcie tego zdrajcy w cyklistówce. No tam niewiele widać oczu, no ale widać całą sylwetkę. No cóż, marnie skończył, został wyprowadzony stąd, pod las, na skrzyżowanie pod Witosławską Górą. Tam zastrzelony w tył głowy, najpewniejszy strzał. Sprawdzono latarką, czy był skuteczny. Był skuteczny. Rano żołnierze Shorta zakopali go, wykopali dół. Ciężko było kopać, bo ziemia była zmarznięta, był duży śnieg. Była zima. To była zima, to był 28 stycznia. I 44 roku. I podchorąży Bat, który nadzorował wykopywanie tego dołu, polecił, żeby położyć go twarzą do ziemi, bo nie jest godzien po chrześcijańsko z grobu w niebo patrzeć. I tak żołnierze zrobili. No więc wziąłem tych dwóch ludzi, którzy go tam wzięli, jeszcze tam przywiązali mu taki sznur do związanej ręki, co miał w ręce i go trzymali za ten sznur, żeby nam nie prysnął. A on mówi, nie, nie bój się, mówi, nie ucieknę, to mi się należy. No zaprowadziliśmy do lasu, no i tam oczywiście na miejscu i tam dopiero, no ja wyciągnąłem pistolet, drobnym w stylu w łeb, zwisa, przewrócił się i koniec. To jest to miejsce. Tu rozegrał się ostatni akt dramatu Motora. W tym miejscu został zlikwidowany. Na tym skrzyżowaniu. Życzeniem chłopaków z lasu było to, żeby nigdy nie doznał cywilizowanego pochówku. To znaczy tak, nie, no, nie należało się to agentom, ponieważ przyczynił się zbyt wielu przypadków śmierci, cierpień i w ogóle zbyt wiele ludzi zasypał, zdradził. No cóż, tą drogą doszli, konwojowany był jeszcze przez partyzantów od Shorta, związany po dwóch stronach sznurem, trzymany przez ludzi. W śniegu, zimno, wiatr. Doprowadzono go tu na skraj lasu, nikt nie wchodził w głąb lasu. Tu na skraju lasu zatrzymał się Short, wyjął wisa, kropnął dwa razy. Raz strzelił w tył głowy, drugi raz już poprawił na ziemi. I to się tak zakończyło, sprawdził tylko jeszcze strzał latarką.
powrócili. Rano żołnierze od Shorta zakopali go i zanim to nastąpiło, to jeszcze właśnie podchorąży bat Czesław Spytkowski ze Starachowic nakazał, żeby go pochować twarzą do ziemi, bo nie jest godzien po chrześcijańsku z grobu w niebo spoglądać. Broni, z której został zastrzelony zdrajca Motor, jest w naszym posiadaniu. Po kilkudziesięciu latach przywieźliśmy ją w to samo miejsce. Ten wis przetrwał. Mamy go dzisiaj ze sobą. Jest to przedwojenna kabura, która należała też do Chorążego Shorta. A wis, z którego wykonano wyrok, nie jest zwykłym wisem. Jest to seria z 1939 roku. Jeden z niewielu egzemplarzy, które są potwierdzone na świecie, tak zwana Delta. Więc i wartość tego pistoletu jest nie tylko historyczna, ale także kolekcjonerska. Jesteś prezesem Stowarzyszenia Pamięci Ponury Nurt, które zajmuje się pamięcią tego terenu. Tak, no cóż, my staramy się mówić o tym, przypominać w różny sposób, nawiązywać, znaczy utrzymywać kontakt z tymi ludźmi żyjącymi jeszcze, a jest ich naprawdę niewielu, to jest 4 osoby dosłownie od ponurego 43 roku. Ja nie wliczam w to tych, którzy dołączyli w 44. I takim najbardziej czynnym z tych wszystkich, z którym jeszcze jest taki kontakt normalny, jest Lucjan Krogulec, zresztą niedaleko Warszawy, mieszkający w Siedlcach. Także moja propozycja jest taka, żeby jako przedstawiciel stowarzyszenia, żeby go odwiedzić, porozmawiać, może jeszcze jakiś materiał nakręcić. To są ostatnie chwile, to są ostatnie w zasadzie już lata, ponieważ ten pan liczy sobie aktualnie ponad 96 lat i jak Bozia da dożyć, 12 lutego skończy 97 lat, więc to jest wiek naprawdę, ale jeszcze jest sprawny umysłowo i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Pozostałe osoby, które żyją, już niestety ten kontakt taki bezpośredni jest utrudniony ze względu na demencję, ponieważ no, w tym wieku to już jest u większości osób jest normalne. Odwiedziliśmy pana podporucznika Krogulca w Siedlcach. Jego historię opowiemy w drugiej części programu pod tytułem Michniowa nie wybaczę nigdy. Ja to Michniowa mu nie wybaczę, bo tam moja rodzina zginęła. Jesteśmy na Kielecczyźnie, zresztą jak słyszycie, wiatr wieje ten sam. Na tych terenach działał przedwojenny polski policjant Jan Piwnik Ponury, a w czasie wojny Cichociemny. Do tradycji Cichociemnych odwołują się żołnierze jednostki specjalnej GROM. W tym odcinku wspieramy Fundację Sprzymierzeni z GROM, która prowadzona jest przez byłych żołnierzy jednostki specjalnej. Pamiętajcie, że program ten tworzony jest przez pasjonatów z portalu wsensie.pl oraz w ramach kampanii Respect Us. Za pomoc w realizacji programu dziękujemy Szczepanowi Mrozowi oraz Stowarzyszeniu Pamięci Ponury Nurt. Program udało nam się zrealizować dzięki wsparciu firmy Sejfy.pl. Partnerami programu są Paladin Tag, Have gun, we'll travel. Helicon Text, International Police Association, Stołeczna Grupa Wojewódzka, Magazyn Strzał, Broń i Amunicja, Arsenał, Semper Fi, Strzelnica Warszawianka, AK From Radom.